Witajcie w kolejnym odcinku Stanowisk Gamingowych moich widzów. Ostatni odcinek pojawił się chocho i trochę temu. Zatem nadrabiamy tą serię. Tym odcinkiem rozpoczynam mini maraton serii z widzami, czyli przez 4 najbliższe dni będą pojawiać się kolejno: odcinek ze stanowiskami, odcinek z motocyklami, odcinek z samochodami oraz odcinek z rowerami moich widzów. Także dzień po dniu wypatrujcie odcinków z widzami, a tymczasem zapraszam do najlepszych stanowisk. Pierwszą osobą, która otwiera to zestawienie jest Kacper. Kacper, pozdrowienia dla Ciebie serdeczne. Kacper pochodzi z okolic Mszczonowa. Nadesłał on swoje stanowisko na mojego maila, w ogóle w opisie macie informacje na temat tego, jak znaleźć się w takim zestawieniu, i poprosił on o ocenę. Jeżeli chodzi o specyfikację monitora, to posiada on AOK 24-cale, myszka od Bloody, klawatura Red Dragon. Mamy tutaj również podkładkę Vulcano, którą zaraz zobaczycie, mikrofon Tracer Classic, w planach ma natomiast jakiś lepszy sprzęt. Nie wiem czy ten widz zdążył już zrobić sobie panele akustyczne, ponieważ miał również taki pomysł. Jeżeli chodzi o serce, to mamy tutaj komputer. Złożony on został samodzielnie. Chłodzenie Spartan, procesor i5 4690K. Mamy tutaj również GTX 970 Limited Edition. Mamy dwa dyski, 500 i 700 GB. Jeżeli chodzi o dalsze plany rozbudowy komputera, to chciałby on włożyć drugą kartę i jakieś lepsze chłodzenie, być może wodne. Jeżeli chodzi o stanowisko Kacpra, to by było na tyle. Ocena 7 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Zawadior. Zawadior, pozdrowienia dla ciebie. Zawadior w momencie wysyłania zdjęć budował swoje stanowisko od 4 miesięcy. Składa się ono z dwóch monitorów firmy Acer, a dokładniej modele S240HL oraz GK281K. Mamy tutaj dwie pary słuchawek. Teraz pewnie zastanawiacie się po co mu dwie pary. Otóż jedne służą do słuchania muzyki, a drugie do grania. Są to Razer Kraken Pro oraz HyperX Cloud 2. Fotel to Diablo X Player. Na biurku, wykonanym na zamówienie przez stolarza, leżą dwie podkładki. Jedna od Razera, a druga SteelSeries QCK. Na podkładce Razera znajduje się klawatura Razera, ornata chroma. Jeżeli chodzi o podkładkę SteelSeries, to na niej znajduje się już myszka, SteelSeries Rival 300. Jako, że ten widz jest fanem gier wyścigowych, posiada też pada Speedlink Strike NX. Lecz co może zasilać takie peryferia? Otóż jest to komputer z procesorem Intel Core i 5 8400 284 GHz. Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1060. Wszystko na płycie głównej Gigabyte B360M DS3H. Dysk to 1TB Toshiba. Ocena tego stanowiska to 8 na 10 Kolejną osobą tego zestawienia jest Paweł. Paweł, pozdrowienia dla Ciebie. Paweł obecne stanowisko ma mniej więcej 1,5 roku. W tym czasie został złożony komputer ze specyfikacją poniżej. Jest to procesor Intel Core i5 8600K podkręcony do 4.7. Chłodzenie Silentum PC. Pamięć RAM to DDR4 LPX Crosser 16 GB, taktowane 3000 MHz. Płyta główna jest to Asus TUF Z360 Plus Gaming. Dyski posiada tutaj dwa. Jeden dysk SSD 128GB od Adaty, drugi HDD 1TB Toshiba P300. W grudniu, około 8 miesięcy od złożenia, uzupełnił on komputer kartą graficzną RTX 2080 od Gigabyte'a. Mamy tutaj również myszkę, być może to zauważycie. Jest to SteelSeries Rival 310 na podkładce SteelSeries QCK. Klawatura jest to Motospeed CK-104. Widzę ten głównie gra w fps -y, ale czasem ma ochotę też się pościgać, dlatego czasem pogra w Forze Horizon 4 na kierownicy Logitech Momo. Jest to Racing Force. Jeżeli chodzi o grę w Forze Horizon, no to zapraszam Was na tym kanale na live'y. One są we wtorki, czwartki i niedzielę od 18.30. Tak notabene. Jeżeli chodzi o ocenę, 7,2 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Daniel. Daniel, pozdrowienia dla Ciebie. Daniel chciałby pokazać nam swoje stanowisko gamingowe, które było składane od pół roku. Znajduje się na nim laptop MSI GL73 8RC. Cechuje się on procesorem Intel Core i 5, 4 rdzenie 8 wątków. Karta graficzna 1050 GTX, 4GB pamięci RAM i Single Channel DDR4. Dysk 128GB oraz HDD 1 Tera. Monitor to i 24cale. Klawatura, Razer Blackwidow Chroma V2. Mamy tutaj również myszkę moją ulubioną, Razer Datader Chroma. Podkładka również od Razera. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o to, w co gra, to gra on w CSGO, Mety na dwójkę, no i w sumie jakieś nowe gry, które się pojawiają po czasie. Jeżeli chodzi o to zestawienie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Daniela. Daniel dzięki za nadesłanie zdjęć ocena 7,5 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Hubert Hubert, pozdrowienia dla Ciebie i dzięki, że wysłałeś zdjęcia. Jeżeli chodzi o opis, to za niego również dziękuję. Mamy tutaj obudowę Silentum PC Gladius M35 Pure Black, procesor Intel i 58500, 8500, karta graficzna MSI Armor GeForce GTX 1066 GB, płyta główna MSI B360M Pro VDH, RAM 16 GB, chłodzenie Silentum PC Spartan 3, dysk 240 GB SSD oraz 1 TB HDD. Monitor to AOK, i jeżeli kogoś interesuje, to jest to G2460VQ6. Myszka Razer Mamba. Klawatura Razer Black Widow X. Słuchawki Razer Kraken Pro 2015. Głośniki od Kreativa. Mamy tutaj również Genesis Avana 750, podkładka Genesis M12 Maxi oraz podkładkę pod nadgarstek. Do tego pad od Xboxa i oczywiście LEDy. Ocena 7 na 10 Kolejna osoba tego zestawienia to Oskar. Oskar, pozdrowienia dla Ciebie. Oskar wysłał na swoje stanowisko, a wśród niego komputer. Karta graficzna MSI GTX 1050 Ti. Procesor AMD Ryzen 3 2200G. Płyta główna Gigabyte B450M DS3H. Dysk SSD 256GB. Klawatura Genesis Rod 400. Myszka Genesis Krypton 110. Podkładka Volcano, mikrofon Tracer, słuchawki Skullcandy, no i to tyle. Ocena 7,4 na 10. Przechodzimy do ostatniego widza tego zestawienia i ten widz niestety się nie przedstawił, ale widzę, że w jego niku widnieje napis dzban, także dzbanie serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Oczywiście nie chcecie obrazić, mam nadzieję, że to jest twoje takie przezwisko czy pseudonim? Dobra, kij z tym. Przechodzimy do myszki. Genesis Krypton 700, cena 130 zł. Klawatura HyperX Alloy Elite RGB, cena 400 zł. Peryferia komputera to karta graficzna RTX 2060, 16 GB w ramu, system operacyjny Windows 10 Pro, procesor Intel Core i5 8600K. Twoje stanowisko jest bardzo fajne, opis troszeczkę mniej, no ale na zachętę. Ocena 7 i 7 na 10. Chociaż myślę, że niektórzy że mogą być źli o tą ocenę. Mniejsza z tym to moje oceny i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chodzi o to, jak znaleźć się w podobnym zestawieniu, w następnym na przykład odcinku, to zerknijcie w opis, tam macie wszystkie informacje. Tymczasem to wszystko. Do usłyszenia. Cześć!